kolejny odcinek serii Zaginieni Artyści. Tym razem historia Tadeusza Kantora. Zobaczymy, jak mocno jest wciśnięty w historię artystyczną, historię tego miasta. No, wchodzimy do pracowni Tadeusza Kantora. Zobaczymy, czy otwarte. Zamknięte. Ulica Sienna nie za bardzo wypaliła, wszystko zamknięte, dlatego jedziemy nad Wisłę tramwajem. Tak, słuchajcie, znajdujemy się koło Muzeum Kantora, a tak naprawdę pod, bo nad starą łaźnią miejską została zbudowana Krikoteka, czyli po prostu Muzeum Tadeusza Kantora. To widać, że jest to dość ważny artysta, jeżeli nawet się poświęca zbudowanie tego naprawdę wielkiego gmachu. Urodził się w 1915 roku w Wielopolu Skrzyskim. Tadeusz Kantor to teoretyk sztuki, scenograf, malarz, rzeźbiarz, też również reżyser tych spektaklów. Tworzył niesamowite rzeczy, naprawdę jego scenografię, który stworzył mnóstwo do teatrów zawodowych, jak również do teatrów awangardy, możemy zobaczyć właśnie w tym muzeum. Są naprawdę niezwykłe, wywierają niesamowite wrażenie, w szczególności praca z przedstawienia Umarła Klasa. Te rzeźby są naprawdę niesamowite. 44 37 39 38 22. Czy chcesz pani zostać tą markizą w moim stałem? Proszę pani, Alfredzie, to za wcześnie! Ta plastyczność, taka dziwność, też jego asamblaże i ambalaże. Są dwie ważne jakby kierunki, w których on podążał. Te właśnie gatunki tego, co tworzył, bardzo są unikatowe na skalę tak naprawdę światową, europejską, i mamy się z czego cieszyć. W czasie okupacji między innymi założył teatr podziemny, gdzie wystawiał Słowackiego. Lata 50. to są tak zwane jego płótna taszystowskie, bardzo ciekawe prace, na którymi też warto się pochylić. Lata 70. cały czas tworzenie scenografii. 1955. zakłada drugi teatr, Krikot. Bardzo właśnie Tadeusz Kantor był bardzo nowoczesnym człowiekiem, interesował go najnowsze trendy w sztuce, czyli Paryż, Nowy Jork. Te połączenia między sztuką dla niego były bardzo ważne. 10 lat później, 1935 rok, już wkraczają kolejne happeningi, kolejne jakieś ciekawe instalacje artystyczne. Manifest 1990, jego ostatni spektakl, który teatr Krikot 2 wystawił już po jego śmierci. Naprawdę, jeżeli jesteście w Krakowie i macie odwiedzić jedno muzeum, to myślę, że możecie śmiało, jeżeli lubicie sztukę, możecie śmiało postawić na Krikotekę. To jest taka sztuka, która wywiera taki fajny wpływ, inspirujący, jak można przedmioty w różny sposób wykorzystywać, lub codzienne przedmioty, czyli jakby poznawanie przynajmniej przeze mnie tego daje mi dużo radości. Był koniec tej serii Zaginieni Artyści. Cześć!